mówisz Jacek Sobala, to jest specjalne wydanie tego programu. Mamy środę, 16 marca. U mnie duża jest na trójkąciku, a mała się zbliża do misia, czyli jest jakieś 17 po 9. 507 964 253 507 964 253. Proszę Państwa, dzisiaj prezydent Zełenski przemawiał do Zjednoczonych Połączonych Izb Kongresu Amerykańskiego. To było kolejne przejmujące przemówienie pana prezydenta Zełenskiego. Między innymi powiedział do tych Amerykanów takie słowa: los naszego państwa waży się los naszych obywateli, czy Ukraińcy będą wolni, czy będą w stanie zachować swoją demokrację. Rosja zaatakowała nie tylko nasze państwo, nasze miasta, ale zdecydowała się na brutalną ofensywę wobec naszych wartości, podstawowych wartości człowieka. Zdecydowała się użyć przemocy wobec naszej wolności, wobec prawa do życia w wolnym państwie, wbrew naszym marzeniom. Takim samym marzeniom, jakie macie wy, Amerykanie. Przyjaciele, w waszej wspaniałej historii macie zapisane karty, które pozwalają zrozumieć nas, Ukraińców, właśnie teraz, kiedy was potrzebujemy. Pamiętacie Pearl Harbor, straszny poranek, kiedy niebo zaczerniło się od atakujących samolotów. Przypomnijcie sobie 11 września 2001 roku, kiedy zaatakowano wasze miasto. Ono przekształciło się w pole walki. Niewinni ludzie zostali zaatakowani z powietrza. Nie byliście w stanie tego powstrzymać. My tego doświadczamy teraz codziennie, w tej chwili, co noc, od 3 tygodni. Rosja przekształciła ukraińskie niebo w źródło zgonów dla tysięcy ludzi. Rosyjskie wojska wystrzeliły ponad 1000 rakiet. To terror, jakiego Europa nie widziała od 80 lat. Poprosimy o odpowiedź na terror. Czy prosimy o dużo, by stworzyć strefę wolną od lotów nad Ukrainą? Jeśli strefa zakazu lotów to zbyt wiele, oferujemy alternatywę. Wiecie, jakie systemy obronne są nam potrzebne? Potrzebujemy systemów obrony przeciwlotniczej S-300 i samolotów bojowych. W tych ciemnych dniach dla naszego państwa i Europy wzywam was, żebyście zrobili więcej. Nowe pakiety sankcji są cały czas potrzebne, co tydzień, aż rosyjska maszyna wojskowa się zatrzyma. Potrzebne są restrykcje nałożone na wszystkich, którzy korzystają z tego reżimu. Proponujemy, żeby sankcje dotyczyły wszystkich polityków Federacji Rosyjskiej, którzy pozostają na swoich stanowiskach i którzy nie odcięli się od odpowiedzialnych za wojnę na Ukrainie. Chodzi mi o członków Dumy, polityków, którzy nie mają morale. Wszystkie firmy amerykańskie muszą opuścić Rosję, opuścić rynek rosyjski, to natychmiast, jest on zalany naszą krwią. Wołodymyr Zełenski poprosił o wyświetlenie takiego filmu, który w zamierzeniu ma poruszyć te amerykańskie sumienia. Uwaga, Telekino, bardzo uprzejmie proszę, proszę pokażcie ten film, który wyświetlił Amerykanom Zełenskim. Thank you.
Czy te słowa, które tam dzisiaj wypowiedział w Kongresie Amerykańskim Władimir Zełenski, czy te obrazy, czy ten film poruszą serca, sumienia nie tylko Amerykanów? Czy będziemy się nadal bezsilnie, bezradnie przyglądać, jak bandyta zabija kolejnych zakładników, jak ich morduje na naszych oczach? Wczoraj w Kijowie Jarosław Kaczyński powiedział: chciałbym odwołać się do sumień przywódców europejskich, do zasad, które głoszą, bo na Ukrainie jest potrzebna pomoc. Sądzę, że jest potrzeba pokojowej misji NATO czy szerszego układu, która będzie działać na Ukrainie. Ta misja nie może być bezbronną misją. Musi ona dążyć do pomocy humanitarnej i pokojowej na Ukrainie. Europa i cały demokratyczny świat bardzo tego potrzebuje. Ta propozycja jest na stole. Jak Państwo dzisiaj przez cały dzień słyszeli, reakcje są takie, jakie są, takie jak można się było spodziewać. Najbardziej na nie są oczywiście Niemcy. Co dzisiaj rzecznik rządu Piotr Müller, zapytany na konferencji prasowej o te słowa Jarosława Kaczyńskiego, powiedział? Powiedział Müller tak: jeżeli będzie tak, że Europa nie zrozumie, że należy ochronić Ukrainę po to, żeby ochronić Europę, to zaraz Europejczycy, podobnie jak Ukraińcy w Kijowie i w wielu innych miastach, też być może będą musieli nosić kamizelki kuloodporne i będą musieli nosić hełmy. Jeżeli ktoś myśli, że Władimir Putin chce się zatrzymać na terenie Ukrainy, to się bardzo głęboko myli. Ta propozycja, która wczoraj została sformułowana, to jest pewnego rodzaju odpowiedź i wezwanie społeczności międzynarodowej do podjęcia działań w zakresie misji pokojowej, która mogłaby przede wszystkim chociażby pomagać w zakresie zabezpieczenia korytarzy humanitarnych, zabezpieczenia tych elementarnych praw człowieka, które wydawało się, że nawet w czasie wojny powinny być przestrzegane. Na terenie Ukrainy dokonywane są zbrodnie wojenne rękami rosyjskich żołnierzy, dlatego społeczność międzynarodowa nie może na to wszystko patrzeć bezczynnie. Dlatego wczoraj w Kijowie polska delegacja, pan premier Mateusz Morawiecki, pan premier Jarosław Kaczyński, premier Słowenii, premier Czech, wezwali społeczność międzynarodową do tego, aby podjąć działania. Müller zwrócił uwagę, że takie misje pokojowe były realizowane w różnych częściach świata. Wiemy o tym, że one zazwyczaj miały chociażby charakter misji ONZ-owskich, ale przecież członkiem stałym Rady Bezpieczeństwa jest Rosja. Wiemy doskonale, że ona będzie podejmowała wszelkie możliwe działania do tego, aby takie misje nie powstawały. Ale czy to oznacza, że społeczność międzynarodowa ma patrzeć bezczynnie? Czy to oznacza, że społeczność międzynarodowa ma patrzeć, jak mordowane są dzieci, matki i uważać, że nic nie można zrobić, bo nie pozwalają na to aktualne, wcześniej przyjęte formuły działania? Nie. W takiej sytuacji jak dzisiaj trzeba wyjść poza formuły działania, które znamy z przeszłości. Ja tak rozumiem tę propozycję Jarosława Kaczyńskiego, żeby wyjść poza ten schemat, który na przykład w Radzie Bezpieczeństwa ONZ nie pozwala zrobić nic, bo Rosja jako stały członek Rady Bezpieczeństwa zgłasza weto i jest po sprawie. I to jest bardzo poważne pytanie. To jest pytanie, które wczoraj Jarosław Kaczyński postawił w Kijowie i mówił o tym, że stawia je właśnie w Kijowie, nigdzie indziej. Żeby wydźwięk tej propozycji, tego pomysłu był maksymalnie duży. I to jest pytanie do wszystkich światowych przywódców, do całej społeczności międzynarodowej, również do nas wszystkich. Czy my będziemy się przyglądać bezradnie, bezsilnie, z tym ściśniętym gardłem patrzeć na to, jak ten bandyta morduje niewinnych ludzi? To jest bardzo trudne pytanie, ale taki jest ten czas. Dlatego wczoraj Jarosław Kaczyński mówił o odwadze, tak ja to rozumiem, że potrzebne są odważne decyzje, że potrzebna jest odwaga. Jaki głos możemy usłyszeć w tym wszystkim z Moskwy? Prezenter rosyjskiej publicznej telewizji Rosja 1, Władimir Sołowiow, to jest taka postać bardzo znana w Rosji, bardzo popularna. Trudno się doliczyć jego majątku, bo on tam sobie poprzepisywał
niektóre wille we Włoszech na mamusie. Ale raczej nie trudno przewidzieć, co on tym Rosjanom opowiada. To za chwilę Państwu pokażę i przytoczę coś niebywałego. Jest z nami pani Paulina Starnowa. Kłania się pani Paulino. Dobry wieczór. Dobry wieczór, z serdeczności ślę. Tutaj jeszcze tak do tej myśli rozpoczętej przez pana redaktora. Chyba wszyscy roztropni ludzie też tak zrozumieli tą propozycję prezesa Kaczyńskiego. Tylko czy tą roztropność znajdziemy właśnie u przywódców państw Europy Zachodniej? Ja takie troszkę przemyślenia, też wojenne, też związane z wojną, tak mnie dopadają. Wszyscy wiemy, że każda wojna prowadzi do ruiny, do destabilizacji kraju nieogarniętego, ale i też krajów frontowych. Tak też się mówi o Polsce. I destabilizacja znajduje się w spektrum działań taka pióra Putina. O to też mu chodzi w Polsce, żeby Polskę zdestabilizować. Zaczął to już na jesieni, późnym latem. Wszyscy wiemy, co się działo na wschodniej białoruskiej, polsko-białoruskiej granicy. Ten napływ uchodźców ma destabilizować. To mówię w tej chwili o uchodźcach, prawda, czyli tych prawdziwych uchodźcach z Ukrainy. Ma w jakiś sposób destabilizować kraj. Z tym się musimy liczyć. O to Putinowi też chodziło, żeby to się podziało w Polsce, bo tak chyba domniemywał, że jak my Polacy zareagujemy. A my wykonujemy nadludzki wysiłek, tak rząd, jak i obywatele Najjaśniejszej Rzeczypospolitej. Musimy mieć świadomość, że też jesteśmy na tym wojennym froncie. Skoro tak, to należy nam dokumentować zbrodnie wojenne popełniane przez konfidentów, aby w odpowiednim czasie ich rozliczyć z podejmowanych przez nich działań na szkodę naszej ojczyzny. I tak na początek. Pamiętamy, co się działo w 14 dniu wojny Rosji przeciw Ukrainie, prawda? Unia Europejska ogłosiła zakaz importu rosyjskich surowców, węgla, ropy, gazu. No nie, no tak rzeczywiście nie było. Tutaj tak sobie popłynęłam troszkę z wyobraźnią. Ale co wtedy się działo? Z inicjatywy m.in. polityków Platformy Obywatelskiej Parlament Europejski wydał się rezolucją w sprawie żądania od Komisji Europejskiej, by natychmiast uruchomiła mechanizm warunkowości, czyli zamrożenia funduszy państwom, które według oceny Komisji Europejskiej nie przestrzegają zasad praworządności. I tutaj do tych właśnie, którzy powinni się znaleźć na tej liście działających na szkodę naszej ojczyzny, kto się znalazł, ano ci, co poparli te sankcje. Niejaka wdowa Adamowicz, Waldemar Buda, Jerzy Buzek, on się ponoć tam gdzieś ponoć miał pomylić. Podobnie chyba Jarosław Kalinowski, ale tego w tym osobie nie sprawdzałam do końca. Ale był też niejaki Belka, Biedroń, Cimoszewicz, Miller. Łaskawie od głosu się wstrzymali Jarukowicz, Duda, Frankowski z bardziej znanych Halicki, Kopacz, Lewandowski, Ochojska, Sikorski. Tak, tam było czterech premierów Polski, którzy kiedyś Polską rządzili. To się nie mieści w żadnych kategoriach. A pan Biedroń miał rzec przestrzeganie prawa, między innymi prawa do niezawisłego sądu, na który nie mają wpływu politycy, to podstawowa wolność, to podstawa równych szans. To podstawa wolności, za które dziś giną żołnierze ukraińscy, potrafi ten człowiek takie słowa użyć. Rozumiem, że on też apeluje tym do polityków niemieckich, aby zaprzestali wybierać sędziów ich Sądu Najwyższego. Politycy Europejskiej Partii Ludowej, której przewodniczącym jest Tusk, byli współautorami tego dokumentu i podkreślali, że obecna sytuacja w naszym kraju, to znaczy w Polsce, jest zagrożeniem dla wspólnych wartości europejskich. Ja jako Polka pytam, jakie wartości chroni Unia Europejska? Czy wartością jest mordowanie nienarodzonych dzieci przez Europejki?
To według Unii prawa reprodukcyjne kobiet. Ładnie brzmi, prawda? Matka może zabić swoje nienarodzone dziecko w majestacie europejskiego prawa, bo takie ma prawa reprodukcyjne. Nieważne jest prawo miłości i odpowiedzialności za poczęte życie. Ważne jest prawo reprodukcyjne. Dalej, czy wartością Unii Europejskiej jest dezintegracja małżeństwa i rodziny? Czy wartością jest wspieranie związków dysfunkcyjnych i patologicznych? Czy wartością jest legalizacja zboczeń, przyznawanie zboczeńcom praw im nienależnych? Czy wartością Unii Europejskiej jest prawo dewiantów do deptania religijnych świętości i nieliczenia się z uczuciami religijnymi innych? A zapytam z drugiej strony, czy Unia Europejska broni małżeństwa rozumianego jako związek kobiety i mężczyzny, związek płodny, czy broni rodziny? A jak ktoś się wczytywał w konwencję stambulską, to wie, że tam najwięcej patologii jest w tradycyjnych, stereotypowych rodzinach. Czy Unia Europejska broni prawa ojca i matki do wychowywania dzieci? A czy broni prawa dzieci do urodzenia się i wychowywania w atmosferze miłości do rodziców, tradycji przodków, patriotyzmu, identyfikowania się z konkretnym narodem, równoczesnym szacunkiem do innych nacji? Do grupy tych takich działających na szkodę zaliczyłabym też lidera PO i przewodniczącego partii, Europejskiej Partii Ludowej. On w Paryżu powiedział o deputinizacji Europy, czyli jak tak rozumiał to jako uwolnienie europejskiej przestrzeni publicznej, polityki i mediów spod wpływów Kremla. Udzielił szeregu cennych rad, jak naprawdę dobry znawca osobowości Putina i reguł, według których działa ten zbir z Kremla. Jakoś mnie to nie dziwi, że on jest znawcą tego wszystkiego. Wszak to człowiek Moskwy w Warszawie. Jeśli chcemy, co jeszcze tam powiedział? Tu zacytuję. Jeśli chcemy uniknąć globalnej konfrontacji militarnej, musimy jako Zachód działać razem, zdecydowanie i bez jakichkolwiek złudzeń. Nawet jeśli przyjdzie nam zapłacić za to wysoką cenę. Im cięższe sankcje, im silniejsza solidarność z Ukrainą, tym większa szansa na uniknięcie najgorszego scenariusza, czyli wojny na naszym terytorium. Tu moje pytanie, czy miał na myśli Vaterland? Tenże lider Platformy Obywatelskiej dodał, że jedną z form deputinizacji powinno być nazywanie rzeczy po imieniu, pokazywanie hipokryzji i nieuczciwości. Powiedział, że rosyjski prezydent zbudował rozległą sieć sojuszników albo może pożytecznych idiotów. Tak ciekawa jestem, do których zalicza siebie. Do sojuszników czy do idiotów, którzy wspierają działania Putina i jego idee promują. W tym kontekście Tusk wymienia Trumpa, Zelmura, Le Pen, Orbana, chyba Salviniego, ale też wymienił autorów Brexitu, eurosceptyków oraz przeciwników więzi transatlantyckich. Takiego mamy mądrego przewodniczącego PO. Zwrócił też uwagę, że sojusznicy Putina pracują dla firm powiązanych z Kremlem. No wręcz kopernikańskie odkrycie. Czego symbolem, jak zaznaczył, jest były kanclerz Schröder i gazociąg Nord Stream 2. Naprawdę musiałam się mocno trzymać fotela, żeby nie spaść, jak tego słuchałam. Przecież wypisz, wymaluj. Tusk cały czas mówi o swoim łotrostwie. Dowód? Proszę bardzo. Czyje to słowa? Takie zrobimy u pana redaktora quiz. Chcemy, aby Rosja była ważnym, więcej, aby stała się ważniejszym niż do tej pory partnerem Polski, zarówno w kontekście gospodarczym, ale też politycznym i bezpieczeństwa. Za plecami, tak, zgadliście państwo, to był Tusk. Za plecami stał Władysław Bartoszewski, chyba arabski, a trzeciego nie kojarzę. To było w styczniu 2008 roku. Mam taką propozycję do pana redaktora. Tą wypowiedź Tuska powinno się powtarzać o każdej pełnej godzinie, może zamiast tego bijącego zegara, chociaż niektórzy będą żałować. Ale dlaczego? Ano po to, żeby potencjalni wyborcy partii Tuska dobrze to sobie utrwalili, who is who.
jakie on ma plany, co by nie było później mechanizmu wyparcia, który możemy obecnie obserwować w wypowiedziach pana Tuska i całej Platformy Obywatelskiej, całego KO. Tutaj mogłaby być taka jeszcze jedna propozycja, że tą wypowiedź wcześniejszą z 2008 można by było też na zmianę puszczać z tą wypowiedzią z 2011 dotyczącą sprzedaży Lotosu. A brzmiała ona: nie ma żadnej ideologicznej przesłanki, by mówić kategoryczne nie inwestorom z jakiegokolwiek kraju, także z Rosji. Rozumiem, że to była ta deputinizacja w wydaniu pana Donalda. Trzecią dzisiaj na mojej liście, bo ta pierwsza to była grupowa, później pan Tusk i teraz trzecią na mojej liście dzisiejszej tych kolaborantów jest prowodyra zwolenniczek aborcji, Babodziak niejaka Lempart, która zaapelowała w tej koszernej gazecie, by nie przekazywać pieniędzy polskiemu rządowi. Chodzi o pieniądze dla uchodźców. Stwierdziła, że polskie państwo nie zdało egzaminu z pomocy uchodźcom. Dalej dochodzą ją słuchy, iż państwo dokumentuje wydatki, jakie całe społeczeństwo ponosi na rzecz potrzebujących. Zwolenniczka aborcji obawia się, że rząd pana Mateusza Morawieckiego będzie się zwracać o zwrot tych pieniędzy ze środków unijnych. Pomoc z Brukseli miałaby wówczas trafić do centralnego budżetu. I jaki ma patent? Ano, dlatego, co mówi, dlatego organizacje społeczne skupione w porozumieniu dla praworządności rozważają wystąpienie do Komisji Europejskiej z apelem, by ewentualna pomoc kryzysowa dla Polski była kierowana bezpośrednio do samorządów i NGO-sów, nie do budżetu centralnego. Robimy to nie tylko z oczywistej przyczyny, proszę państwa, że PiS te pieniądze ukradnie, ale dlatego, że bez tych środków padnie większość działań realizowanych przez samorządy i organizacje pozarządowe. Zarzuty, że rząd naszej ojczyzny, czyli całe polskie państwo, nie pomaga uchodźcom. A ja się pytam, a kto finansuje przejazdy kolejowe, transport autobusowy, opiekę zdrowotną, żywienie, lokale do zakwaterowania, szkoły, przedszkola, żłobki dla dzieci, a pomoc finansowa. Pani Paulino, kochana, przepraszam najmocniej, bo czas pierwszej części to nam się 4 minuty temu skończył, jak ja się znam na zegarku. Za chwilę coś mi zrobią. Bardzo uprzejmie proszę o puentę, bo muszę zarządzić przerwę. Właśnie, ta pomoc finansowa, dzisiaj wyczytałam, 500 plus wyprawka, dobry start, rodzina, kapitał, rodzinny kapitał opiekuńczy, dofinansowania do żłobków dla dzieci. Przepraszam.